Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku chciałem oczywiście podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał. Witam nowych widzów. Mam nadzieję, że coś znajdziecie na moim kanale dla siebie. Za co jeszcze raz mocno dziękuję. Dziękuję także za komentarze, za łapki pod filmami oraz zapraszam wszystkich do prywatnej grupy facebookowej. Link do grupy facebookowej jest w opisie filmu. Zapraszam, no po prostu zapraszam. Jeśli ktoś sobie życzy, zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj tematem monety bulionowe. Co to w ogóle jest? Monety bulionowe, można powiedzieć monety kolekcjonerskie, inwestycyjne. Monety bulionowe są wykonywane z metali szlachetnych. Głównie jest to złoto, srebro, platyna i palat. Bite, no w 99% bite są w celach inwestycyjnych, na ulokowanie kapitału prawdziwego pieniądza w metalach szlachetnych w postaci monet. Aczkolwiek monety nie są prawnym tak naprawdę środkiem płatniczym, ale można nimi jednak zapłacić. Ale no chyba nikt nie jest na tyle głupi, żeby na przykład jedną dolarówkę, czyli jedną uncjową monetę o nominale 1 dolara, zapłacić nią za zakupy. Powiedzmy, że kupuje kolę, która kosztuje dolara i teraz płaci srebrem uncjowym, czyli 31,1 grama srebra i płaci. Więc nie ma tu sensu wykorzystywać takiej monety jako środek płatniczy. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Niektóre, właśnie tak jak chciałem, właśnie teraz wspomniałem, nie wszystkie monety uncjowe mają ten sam nominał. Na przykład tu mamy kukubarę. 5 moneta bulionowa. 1 dolar. Nie? A tutaj mamy liść Kanady. Dolarów 5. Więc nie wszystko jest o jednym nominale. I teraz powiem może tak. Kukubara z mennicy z Australii, a dokładnie to jest The Pearl Mint. Ta moneta jest w nakładzie do pół miliona, nie że pół miliona, tylko do pół miliona. Z nominałem 1 dolar, jest to rocznik 2022. Waga oczywiście monet uncjowych jest to 31,1 grama, czyli 1 uncja. Wykonane są z czystego srebra, próby 999. Może ja zwiększę troszeczkę, żeby każdy widział, o co chodzi. I mamy rocznik, 1 oz, to jest z angielskiego skrót do uncji. I mamy napisane 9999 silver, czyli najwyższa próba srebra, jaka jest możliwa. Bardzo piękna bulionówka z kukubarą. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Nie każda moneta bulionowa ma ten sam wymiar. Na przykład kukubara. Jest to 40,9
milimetra, 40,9 mm. Grubość monety, wiecie, grubość monety to jest 3,5 mm. Czy warto w to inwestować? Ja bym powiedział, że nie. Lepiej kupić sobie sztabki srebra, tanie wychodzi, niż zakup takich monet i trzymanie ich na dłuższą metę jako inwestycja. Po prostu to się nie opłaca. No, taniej jest kupić sztabkę puncowaną jak taką monetę bulionową. Teraz wezmę kangura. Przy tych monetach typu kangur, momencik, zbliżę znowu, typu kangur, nie ma podanego nakładu. Mamy tutaj 1 dolar, na awersie jest królowa Elżbieta II i mamy tutaj kangurka, tak? I teraz, moi drodzy, już wam tutaj muszę wyszukać, gdzie to jest tutaj, w tym miejscu. Jeszcze muszę bliżej zrobić. Op. I jak widzimy, rocznik 22, 1 os, 9999 silver. Tutaj nakładu nie znam, bo po prostu nikt tego nie podaje w sumie, dokładnie ile tego jest wybite. Jest to, tak jak mówiłem, 1 uncja. I ta moneta jest o 0,3 mm mniejsza niż moneta z kukubarą. Jedna mennica, jeden ciężar monety, ale średnice już się różnią. Nieco... kurde, no nie chcę tego wyciągać, ale jest, no jest mniejsza o te 0,3 mm kangur jak kukubara. I mam tutaj jeszcze Kanadę, miałem mieć jeszcze amerykańskiego orła, ale niestety jest niedostępny. Liść Kanady. Tutaj mamy, moi drodzy, monetę wybitą w Royal Canadian Mint. Canadian Mint. I tutaj mamy tylko 38 mm. Tutaj będę nawet mógł przyłożyć. O, tak delikatnie spróbuję. O, proszę zobaczyć, o ile jest mniejsza. Ale to też jest uncjowa moneta. Więc monety naprawdę... monety. No, można powiedzieć monety, tak. Monety pięknej urody. Piękne awersy, rewersy. Ładnie to wszystko wygląda, ale tak jak mówię, no nie opłaca się inwestować w te monety bulionowe z prostego powodu. Są droższe jak sztabki srebrne, czy jak ktoś kupuje złoto, jest identyczna sytuacja. Lepiej kupić sobie sztabkę złota, jak kupywać monety wykonane ze złota. Produkcja monety jest dużo, dużo droższa, jak wylanie, powiedzmy, 10 uncji, czy tam jednej uncji jako sztabki. Więc moim zdaniem jest to bez sensu. Jeśli chodzi jeszcze o inwestowanie, jak ktoś by chciał inwestować w to, to te monety potrzebują dużo, dużo czasu, żeby nabrać wartości kolekcjonerskiej, powiedzmy. Dlaczego? Na przykład mamy, powiedzmy, z Somalii jedną uncjową bulionówkę ze słoniami. Gdy ona wychodziła, ona kosztowała niecałe 29 euro albo 27 euro, jakoś tak. Teraz kosztuje około 55 do 60.
Więc potrzebowała ta moneta 21 lat, żeby zdrożyć praktycznie o 100%, czyli dwukrotność po 11 latach. No trochę długo, prawda? Więc chyba moim zdaniem lepiej kupić sobie sztabkę, jeśli ktoś chce w jakiś sposób zainwestować pieniądze swoje, to lepiej kupić sobie sztabkę, jak takie monety bulionowe. A przy okazji te monety to są monety do konkursu. Za niedługo nagram film konkursowy i monety lecą do NGC. Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za spędzony czas razem. Zapraszam osoby, które nie subskrybują mojego kanału, a oglądają moje filmy, do subskrybowania. No, proszę kliknąć ten czerwony przycisk, będzie mi bardzo miło i pewnie coś znajdziesz z tych moich filmów dla siebie. Ok, także dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.